takie fajne, że właśnie nie wiem, od czego mam zacząć, bo jestem przy kanale... Od samego początku, ale początek to był dla mnie, jak byłam jeszcze dzieckiem, bo właśnie tutaj się wychowywałam nad tym kanałem i właśnie na tym brzegu. I pod tym mostem biegałam i na tym brzegu biegałam i tutaj pływały statki żeglugi kanału Elbląskiego i jak statek płynął, to nam, dzieciom, bo wtedy byłam dzieckiem, rzucały osoby ze statku cukierki i to była taka frajda. Ale dzisiaj to jest inaczej. Dzisiaj widzimy w tej chwili, jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, specjalnie tu przyjechałam. Syn mnie przywiózł właśnie, bo dzisiaj wyruszyła tratwa, ta 100-metrowa, o której już mówiłam w swoim pierwszym filmie. I z miejsca obok nadleśnictwa Borsuki panowie wyruszyli do tego miejsca, do Miłomłyna. Śluzowali się na śluzie zielonej i w Miłomłynie. A już w tej chwili są na kanale Elbląskim w Miłomłynie. Fajnie to wygląda i właśnie to jest szałas, który na tratwie jest zbudowany po to, żeby można nocować, bo flisacy, a tu właśnie jeden z nich przechodzi, śpią w takich szałasach. No, nie wiem, czy tam by mogła wejść, bo ponoć jak kobieta wchodzi, to się robi dziura w tratwie. Już to słyszałam, ale zapytam się pana tutaj flisaka jednego, a jak ten nie pozwoli, to drugiego. No i zobaczę, czy będzie można zrobić tam w środku, jak to wygląda, no, obejrzeć to miejsce. Właśnie przed chwilą usłyszałam odpowiedź, że tu nie mam co się pytać flisaków, ale powiedział mi właśnie tutaj pan flisak. Pan flisak jest, tak? W załodze. I co pan powiedział właśnie? No, że jeżeli Retman nie... Że tak powiem, nie zezwoli, to nikt z nas nie może pozwolić. No sobie. Właśnie, bo to jest taka... Święte słowo. No i słusznie, tak jak wojsko, albo jeszcze bardziej. Takie. Dobrze, dziękuję bardzo za informację. Przechodzę dalej, obok jednej tratwy wielkiej, zbudowanej z 7 takich części tratwowych. Nie wiem, czy prawidłowo mówię. Tutaj... też jest kolejny szałas, a na kolejnym szałasie jest reklama jednego z organizatorów, Tartak Jagodno. To jeden z organizatorów. I idziemy dalej. Tratwa dalej się ciągnie, bo ona ma 100 metrów. 100 metrów. I... No, i tu akurat jest zaparkowane obok tratwy, no, jak to nazwać, jacht. Tak, jacht taki wielki. No, w XIX wieku, jak spławiali drewno, to chyba takiego nie było, no ale teraz mamy już XXI, więc może być obok tratwy też taki widok. O. I kolejny szałas. Kolejny szałas taki urozmaicony roślinnością zieloną, różną, trzcinami. No. Ale są też, właściwie jest też obok szałasów, które są na tych tratwach, kilka tych szałasów, domek, który właśnie już fotografowałam, robiłam film, jak był robiony i to chyba będzie ten. To będzie ten domek Retmana. O, i przed chwilą dowiedziałam się, że mamy zgodę Retmana. Nie, niech pan nie ściąga buty. Bo się można pośliznąć. Nie zamoczyć, bo jest ślisko. Jest ślisko, a ja jeszcze mam dobry balans. Dobrze, proszę. Dobra, uważaj, bo tak mówi, żeby nie ściągnąć. I tutaj syn właśnie mój, Adaś, wchodzi. Ale nie wiem, czy mnie jako kobietę wpuszczą. To nie jest problem. Ja jako kobieta weszłam na tratwę. Chociaż Edmond mówił, że jak kobieta wchodzi, to się robi dziura w tratwie. No, ale weszłam i na razie nic się nie zrobiło, więc może nie zawsze jest tak, ale jestem na tratwie, właśnie pokazuję.
No i pójdę tam dalej w kierunku domku Rytmana, bo to jest największy szałas jakby z tych wszystkich, no, nazwać się na domek, a nie szałas. Pozostałe to szałasy. Tutaj właśnie jestem przy szałasie teraz. Przedtem był domek Rytmana większy, a teraz szałas. A w szałasie to śpi osoba jakiej funkcji? Flisak, który pełni jaką funkcję? Fryca. Fryca. A Fryc? Najmłodszy. Tak, najmłodszy. Tak, my jesteśmy tutaj same fryce. Same fryce. Tak, chłopaki nas wypuścili w maliny i zostawili nas. Sami uciekli. Sami uciekli. Są z natury nieśmiali, tak jak i my. Rozumiem. My nie mamy innego wyjścia. Tak, jeszcze dostaniemy z ryb, że... I w środku szałasu się znajduje siano, czy jak to słoma? To jest słoma. Słoma raczej. Tak, to jest słoma. Przy czym to jest niewykończony jeszcze, bo powinny być jeszcze ale materace. Ale do tego się jeszcze ma śpiwór, tak? Materace, śpiwór. Można mieć poduszkę. Można jak ktoś poduszkę chce, mieć. Tak? I to wszystko wybudowaliście, bo ja byłam w piątek, no to w piątek i w sobotę, tak? No, to nie, to było tak. W tygodniu budowane tego. W tygodniu, no. No fajnie. I nawet kubek tutaj sobie wisi. Wieszaczek. Wieszaczek z kubkiem. Wieszaczek dzisiaj tam. Co tutaj się znajduje na dalsze... Mechanizm wyciągania tratwy na przykład pod nurt, tak? Jeżeli jest nurt, jest 250 mm liny, która jest wyciągana wcześniej brzegiem, zarzucana i później lisacy skręcają to, wyciągając tratwę w górę rzeki. A, rozumiem. A powiem szczerze, że chociaż tutaj tak jest między tymi pniami drzewa, pniami, a to jest jaki gatunek drzewa? A żeby tam sosna jaki? Sosna przypuszczam. Sosna. Sosna, tak, to jest. Ale powiem, że chociaż woda jest, ja się czuję, nie czuję się źle. Bo ja znaczy, też... tu trzeba uważać, tylko tutaj jest akurat w miarę ciasno i noga nie wpadnie, ale naprawdę trzeba uważać, żeby noga nie wpadła. Dobrze, uważam. Między taką tam jest tak. Widać więcej wody, jest rzadziej. Nogi samemu się nie wyjmie, bo jak ona wpada, to wpada impetem i się wślizguje, a później jest bardzo ciężko wyjąć, ktoś musi pomóc. Okej, dobrze, dziękuję bardzo za informację. Idziemy dalej. Teraz jestem tutaj przy ognisku, czy jak to panowie flisacy nazywają to... Ja. A ognisko? Nie, to był mój wymysł. Ognisko, no. Po prostu ognisko, palenisko na tratwie. I tutaj sobie... Zawsze mamy ciepłą wodę i ciepłą strawę, jak ją zrobimy. Właśnie, jak ją zrobią, to mają. Jak zrobią, ugotują sobie, to się najedzą. Jak rozpalą ogień, to będą mieli ciepłe. Ogień się pali cały czas. Ale ogień się pali cały czas, dzień i noc. O, to jest takie fajne miejsce, że można się ogrzać. Bo akurat teraz muszę powiedzieć, że pada deszcz. Właśnie widać to na wodzie kanału Elbląskiego. I tu jest ten most, pod którym ja biegałam, że jeszcze tak się odniosę do osobistego życia. Jak mam dzieckiem oczywiście. No i jeszcze krótkie ujęcie tego właśnie kadr na ognisko, które się pali dzień i noc. Na szałas. Jeden pod folią jest nawet przykryty. A ile jest tych szałasów? Jest retmanówka i trzy szałasy. Trzy szałasy i retmanówka. Retmanówka. No właśnie. Dobrze. Dziękuję bardzo. Chyba na tym skończę swoje obserwacje i swój film. Ale jeszcze wrócę tutaj do nich, być może w Iławie, albo może jeszcze na Jezioraku. Zobaczę, jak będę miała możliwości.